Kolejny druk. Przyjęcie polityki mieszkaniowej gminy miejskiej Kraków, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 847. Drugie czytanie, referuje pani Natasza Kowalska. Ja też mówię, że proszę powiedzieć, z kim mowa. Do druku 877 zostały złożone 3 poprawki. Pierwsza poprawka pana Monika Jaśkowca dotycząca sprzedaży mieszkań oraz określenia wysokości stawek czynszowych. Poprawka została zaopiniowana przez pana prezydenta negatywnie. To jest analogiczna sprawa jak w przypadku druku 875. Zapisy są podobne, z tym, że w tym mieszkaniowym zapisy dotyczące zaprzestania sprzedaży i określenia wysokości stawek czynszowych są bardziej ogólne. Pan radny proponuje w zakresie sprzedaży lokali podmiotowstwa mieszkania na budowę gminy. Tutaj opracowanie nowych zasad przedłożenia zasobu mieszkaniowego sugeruje ograniczenie sprzedaży lokali mieszkalnych z wolnych kadrów po dacie 21 grudnia 2014 roku do lokali wysokiego w budynkach wybudowanych w latach 1945-1989 na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Krakowa. Szanowni Państwo, polityka mieszkaniowa jest założona takim programowym kierunkowym, powinna zawierać jedynie główne cele i kierunki działania, a nie konkretne rozwiązania czy działania, zadania. Narzędziem wdrażania polityki mieszkaniowej są programy sektorowe przyjmowane przez Radę Miasta Krakowa w drodze stosownych uchwał, również uchwały Rady Miasta. Zadziałanie kierunkowe w zakresie polityki mieszkaniowej nie może być uznane wskazane w punkcie pierwszym poprawki samo opracowanie nowych zasad sprzedaży zasobu, jak również wskazane w punkcie 3 opiniowanej poprawki ograniczenie sprzedaży lokali mieszkanych z kwalifikatą do lokali usytuowanych w budynku, wybudowanych w latach 45-89. Uwzględnienie tej poprawki w zakresie ujętym w punkcie 1 i 3 może powodować trudności w realizacji przez gminę jej ustawowych zadań w dziedzinie mieszkalnictwa. Należy podkreślić, że zasady dotyczące sprzedaży przez gminę i miasto Kraków z lokali mieszkalnych wchodzących w skład jej zasobu mieszkalnego to są zawarte w stosownej uchwale Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. Przedmiotowej uchwale termin 31 grudnia 2014 odnosi się do składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych, a nie do zakończenia sprzedaży. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że przyjęcie w projekcie polityki mieszkaniowej zapisów ograniczających sprzedaż gruntów lokali podłączonych w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kraków po 31 grudnia 2014 jedynie do lokali położonych w budynkach wybudowanych w latach 45-89. Spowoduje to, że uchwały według druku 877 z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Krakowa w sprawie sprzedaży mieszkań. Wyższe te względy, że przyjęcie tej poprawki spowoduje, że przepisy regulujące politykę mieszkaniową gminy nie będą spójne z innymi regulacjami lokalnymi, a tym prowadzić nowe i będą jasne do ich adresatów. Z tego gminy nie będą mogły prowadzić przejrzystej i konsekwentnej gospodarki mieszkaniowej. Proponowana z kolei zmiana tytułu punktu 2.1.5 w rozdziale 3 załącznika nr 1 projektu przedmiotowej uchwały związana z zmianą zapisu zawartego w pierwszym akapicie tego punktu jedynie przeregulowuje część postanowienia o celu działań w zakresie sposobu kształtowania stawki czynszu, która ma być stosowana w odniesieniu do rozwoju środowiska składu mieszkaniowego w stosunku gminy miejskiej Kraków. Poza tym jedynie poprawka o charakterze stylistycznym, punktowania na numeru
Zaś dążenie do tematu najwyższy stopień większości komunalnej i pozostałego zachowania. Jedynie rzeczowy planu szkoły do porządku spraw zasobu nie było wyższe niż 3,1% wartości odpowiedzialnej. Jest to nasz przepisany ustawy o ochronie praw podatkowych, która posługuje się 5,3% dodatkowo. Tak jak mówiło na przykładu 875, przeprowadzone podczas przez gminę miejską takie konkursy ofert, które w programie pomocy lokatorom wykonano, gdyż lokale zostały wynajęte w stawki wyższe niż obecnie obowiązujące. Stawka wysokości 3,1% powinna wynosić 11,46%. W piątej edycji programu pomocy lokatorom lokale zostały wynajęte za średnią stawkę wysokości wprowadzenia do polityki mieszkaniowej pomocy polegającej na wspieraniu mieszkańców w działaniach zmierzających do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Zamiast tego zapisu miało być udzielanie nieodpłatnej porad prawnych mieszkańców w kwestiach lokalowych, którzy wyspecjalizowali się w Polsce miejskiej, na przykład w Miejskiej Zbiorze Pomocy Społecznej w Krakowie. Generalnie poprawka ma na celu wskazanie, iż miasto będzie podejmowało profilaktyczne działania mające na celu ograniczenie liczby kłopotów wspólnoty mieszkaniowej, które mogą ukazać planu mieszkaniowego na terenie Krakowa, poprzez udzielanie oraz założonych przez nich stowarzyszeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. I to w przypadku występowania wątpliwości dotyczących prawa przejęcia nieruchomości przez właściciela, zagrożenia utraty lokalu mieszkalnego, ostatecznie przekazywanego mieszkańcowi, zezmienia procesu upadłościowego do budownictwa budownictwa społecznego, jego udziału w procesie likwidacji lub sprzedaży mieszkań zakładowych przez ich właścicieli oraz innych podobnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o opinię, opinia została wybrana przez pana prezydenta negatywnie zaopiniowaną tę poprawkę, ze względu generalnie ze względu na to, że naprawdę cel zawarty w tej poprawce wydaje się być ogólnie doprecyzowany, aby mógł w swojej treści stanowić element programu miasta w zakresie polityki mieszkaniowej. Ponadto reklamator został w miejscu, że to jest urodziny, ponieważ realizowany w ramach aktualnie podejmowanych działań w dziedzinie pomocy społecznej, w miastu, w ogóle świadczeń jej mieszkańców, realizują zadania własne, zawarte w artykule 7.1.3 ustawy o samorządzie gminy. Zgodnie z ustawą zaproszono się na konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i granicach prawa. Z powyższej normy konstytucyjnej można powiedzieć, że realizacja zadań publiczno-prawnych przez gminę winna odbywać się jedynie w formach i trybach przewidzianych przez obecnie obowiązujące przepisy, w szczególności przez ustawę o samorządzie gminy. Ustawa ta z kolei w przepisie artykułu 7 ust. 1 wylicza przykładowe zadania własne gminy, wśród których nie ma jednak regulacji dotyczących działań związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Gmina nie może dowolnie bez wyraźnego upoważnienia ustawowego określać swoich zadań, nie może również dysponować środkami finansowymi w celu zaspokojenia nieokreślonych potrzeb wspólnoty gminnej. Musi to być związane z ustawami szczególnymi i zlecającymi gminie określone zadania. W życiu obowiązujących przepisów zarówno prezydent, jak i gmina, jak i jednostka samorządu terytorialnego nie ma uprawnień do udzielania informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów wynikających z zaszukiwania w zasobach innych niż gmina, przysługujących protokołom praw i obowiązków ani porad prawnych. Do tego powołane są takie osoby, adwokaci czy radcy prawni. Tymczasem cel ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno samorządy zawodowe adwokatów, jak i radców prawnych wprowadza akcje udzielania darmowych porad prawnych.
podać, to zgodnie z ustawą o radcach prawnych, przez pomoc prawną należy rozumieć w szczególności udzielanie podatnych konsultacji prawnych, opinii prawnych, zastępstwu prawnych i profesorów. Zawsze należy dodać, że zadania własne gminy są przewidziane w ustawach szczególnych. Jednak ustawa o ochronie praw zakładów stanowi, iż wspólnie warunków do zastępowania potrzeb mieszkaniowych, wspólnoty mieszkańców samorządowej należy zadać własne gminy. Gmina ma zasadać przygotowania przewidzianych w ustawie, co gminy rozwiązania zamieszkania, zamieszkania do poszczególnych. Jeśli w ramach wykonywanych zadań gmina miejsce pracy z powodu dłuższego czasu. Po pierwsze, udziela obywatelom wyczerpujących wyjaśnień. Chciałbym się Pani przypomnieć, że tutaj mówimy tylko na temat poprawy. Tak. Już jest drugie czytanie. To jest poprawka. To poprawka. To jest do poprawki, to jest opinia negatywna pana prezydenta, do poprawki pana Wójcika Sprawiedliwca. My nie dostajemy te opinie, więc przeczytamy, więc nie wymyślamy Pani przypomnieć. Nie mamy do opinii. I kolejna ostatnia rzecz, panie przewodniczący, poprawka pana Wójcika dotycząca projektu uchwały z druku 877. Numer 2. Tutaj jest wykreślenie całości punktu 2.1.4 i wprowadzenie nowego w nowej treści do punktu 2.1.5. Określenie wysokości stawek czynszowych w zasobie powiązane z systemem poniżej czynszowym w zależności od osiągania dochodu. Istotą tej poprawki jest zmiana zapisów dotycząca katalogu działań przewidzianych do realizacji określonego w projekcie strategii mieszkaniowej w dziele centrum. Opracowane to wprowadzane mieszkanie tutaj za słusznością i tak naprawdę racjonalnością tego rozwiązania, które zostało przyjęte w projekcie uchwały w zakresie zaprzestania zbywania lokali do czasu posiadania przez gminę liczby lokali umożliwiającej pełną realizację budżetowych żądań przemawia skala zapotrzebowania. Tak naprawdę gmina nie powinna zmniejszać swojego zasobu. Natomiast jeżeli chodzi o zmianę zapisu dotyczącego przeredagowania treści zapisów o naszym przygotowaniu stacji czynszu, która będzie stosowana w odniesieniu do lokali przewodnictwa mieszkaniowego zasobu gminy, jest to jedynie poprawka na kulturze stylistyczne, nie mająca wpływu na merytoryczną treść projektu uchwały. Dziękuję. Nie, proszę zostać. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa pan chciałby zabrać głos do poprawy? Bardzo proszę, godzinę świętu. Proszę, proszę. Przewodniczący, ja chciałem poprawka, jeżeli chodzi o drugą poprawkę, to jest konsekwencją wcześniej złożonych poprawek do druku 885. Natomiast jeżeli chodzi o poprawkę numer 1, ona uzupełnia, mi się wydaje, że moja jest bardziej precyzyjna niż prezydenta, dlatego świadczy to o tym, że wymienia pewne działania, które po prostu prezydent w jakiś sposób nie realizuje. A świadczy to o tym, uzasadnienie, że de facto został ten cel urzeczywistniony, jest bowiem realizowany w ramach aktualnie podejmowanej tej niesionej pomocy społecznej. Czyli ten zakres, który jest do tej pory niesiony, jest niewystarczający. Ta poprawka jest idzie w dwóch kierunkach. W jednym kierunku, żeby pomóc mieszkańcom w sytuacji możliwości utraty mieszkania, a z drugiej strony pomóc dla gminy, ponieważ jeżeli mieszkańcy traci lokal, to zostanie na garniczku w pewien sposób gminy. Czyli gmina będzie musiała mu udzielać pomocy i taki jest cel tej poprawki i ten numer nie wymienione przypadki. Częściej są to przypadki, które wprost wynikają na przykład utraty przez gminę kontroli nad lokalami, które do tej pory były w zasobach, ponieważ no, pojawia się na przykład nowy właściciel, czy też wynikają z udziału w TBS-ach, gmina ma udział w TBS-ach i wiemy, że niektóre TBS-y mają po prostu
finansowy grozi likwidacją. Także myślę, że należy tego typu poprawkę wprowadzić, dlatego że doprecyzowuje to ze strony gminy, a ta do tej pory jest wystarczająca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? W tej sprawie nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła drugie czytanie projektu według druku nr 877. Przystępujemy do głosowania, a więc przywołajmy Szanowni Państwo. Głosujemy. Głosujemy. Bardzo proszę Panią o zajęcie miejsca. Będziemy głosować. Pierw poprawki, a później całego głosu. Jeszcze sekundkę. O, już Pani Radna siada do głosowania, jeszcze Pan Radny. Już. Możemy rozmawiać. Poprawka Pana Radnego Dominika Jaśkowca. Nie, poprawki Pana Dominika Jaśkowca zostały wycofane. Wycofane. Bardzo proszę, zostało. Poprawka numer 1 Pana Radnego Dominika Jaśkowca. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką numer 1 Pana Włodzimierza Piotrusa do projektu numer 877? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. Dziesięć osób za. 28 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę numer 1 Pana Włodzimierza Piotrusa. Poprawka numer 2 Pana Włodzimierza Piotrusa do projektu uchwały według druku nr 877. Szanowni Państwo, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za poprawką numer 2 Pana Włodzimierza Piotrusa do projektu uchwały 877? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 10 osób za. 27 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada odrzuciła poprawkę numer 2 Pana Włodzimierza Piotrusa. Przystępujemy do głosowania nad projektem. Kto z Pań i Panów Radnych jest za projektem według druku nr 877? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 28 osób, 2 osoby przeciw, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 877. Kolejny druk. Status. Bardzo proszę. Bardzo proszę, bardzo proszę. Pan będzie w tej chwili do druku. Polityce mieszkaniowej Krakowa powinien znaleźć się monitoring profilaktyka, która umożliwia właściwe gospodarowanie zasobami miasta Krakowa, żeby ograniczać bezdomność i ograniczać obciążenia gminy przyszłymi osobami, które pracują w mieszkaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo.